25 km od centrum Dubaju znajduje się jeden z najbardziej luksusowych hoteli na świecie, należący do sieci hotelowej Atlantis. Zbudowany w 2008 roku, składa się z dwóch 22-piętrowych wież połączonych ze sobą swoistym mostem tworzącym łuk w arabskim stylu. Kompleks znajduje się w egzotycznym ogrodzie o powierzchni 113 hektarów oraz na szczycie korony sztucznej wyspy, która jest ósmym cudem świata, a nazywanej po prostu palmą. Nazwa i koncepcja hotelu Atlantis nawiązuje do mitycznej krainy szczęścia zwanej Atlantydą. Hotel oferuje 1539 komfortowych pokoi oraz apartamentów. Słynny, wspaniale zaprojektowany park wodny posiada jedną z najszybszych zjeżdżalni oraz płytką lagunę, gdzie zobaczyć można rekiny oraz nakarmić płaszczki. Zachwyca też podwodny świat z ponad 60 tysiącami ryb i roślin morskich. No to jesteśmy w tej chwili na palmie. Jechaliśmy przez pień, tak, przez całą palmę pod Atlantyk i teraz dojechaliśmy na koniec. Nie wiem, czy Państwo sobie są w stanie wyobrazić centrum handlowe na środku pustyni, a za moimi plecami największe na świecie wolno stojące akwarium przedstawiające wspaniałe okazy życia, sztucznie zbudowaną rafę koralową i oczywiście jedna z największych atrakcji, największego na świecie centrum handlowego Dubai Mall.
10 metrów na sekundę. To 24 piętro. Pozdrawiam na 124 piętrze. I jak samo poczucie? Co się dzieje, słuchajcie? Władziu, jako najstarszy, co powiesz? Brak słów. Zaledwie 5 lat od powstania Burcz Kalifa, a my tutaj jesteśmy. Bogu niech będą dzięki. Niesamowite widoki. Jakby z samolotu. Nie da się być wyżej na świecie, na budynku zbudowanym przez człowieka, niż na wieży Burj Khalifa w Dubaju. Jesteśmy właśnie na wysokości 826 metrów, podziwiając przepiękną panoramę naokoło, oświetlone budynki, oświetlone drogi. Budynek, który zbudowano w zaledwie 5 lat, a i tak rok po terminie, który został wyznaczony przez szejka, jest obecnie jedną z największych atrakcji na świecie i na razie najwyższą budowlą, jaką człowiek kiedykolwiek stworzył. Ta wieża żyje swoim życiem. To nie tylko miejsce, gdzie turyści przychodzą oglądać panoramę. To jest 6 hoteli, 900 apartamentów, jest też basen. Ale wystarczy przyjechać w Nowy Rok, żeby zobaczyć przepiękny pokaz sztucznych ogni, nie nad wieżą, ale tryskających właśnie z wieży. Dodatkowo tutaj Tom Cruise nagrał jeden z odcinków filmu Mission Impossible. Skakali na spadochronach, odbyła się walka zapasów. To pomysły, które gospodarują ten budynek, wydają się nieskończone. Wspaniale,
W tej części Dubaju znajdują się suki. Suka znaczy targowisko. Targowiska podzielone są na części tematyczne. Teraz jesteśmy na części z przyprawami, ale idąc dalej mamy część z tekstyliami, część z artykułami gospodarstwa domowego i ten najsłynniejszy, Golden Suk, gdzie podobno 10 ton złota znajduje się na miejscu, gdzie można handlować, targować się o biżuterię, o sztabki złota, o produkty. Dubaj jest największym centrum handlu złota na świecie. Jesteśmy tutaj w Dubaju. Tutaj są jedyne na świecie przystanki klimatyzowane. Air condition jest bardzo, bardzo tutaj chłodno. Przystanki wyciszone. Nie ma czegoś takiego nigdzie na świecie. Dubaj nas zaskakuje. Ludzie mają tak wielkie wygody i obojętnie kto, czy pracuje, czy nie pracuje tutaj w Dubaju, czyli jeśli urodzony został tutaj, zarabia 25 tysięcy dolarów, czy też otrzymuje, nawet kiedy się nie chce pracować. No słuchajcie, przecież te pieniądze mogą tych ludzi zniszczyć. Typowy meczet dla tego nurtu irańskiego, Koranu, czyli zupełnie inna dekoracja, tak. Już nie ma tego wysokiego minaretu, natomiast są te mozaiki właśnie, ale cały czas wzory kwieciste, nie ma tutaj wzorów człowieka bądź zwierzęcia. Głównym tematem muzeum jest Dubaj lat 60., żebyście Państwo mogli porównać, jak Dubaj wygląda dzisiaj, a jak wyglądał przed tym boomem na ropę naftową, kiedy się wzbogacił. Ski Dubaj to jedyny na świecie stok narciarski na pustyni, a zarazem jedna z najbardziej rozpoznawalnych ikon Dubaju. Tutaj każdy otrzymuje kombinezon, buty i narty dopasowane do wagi ciała. Ten okryty betonem stok posiada dwa wyciągi oraz 5 torów o różnym stopniu trudności, z których najdłuższy ma 400 metrów. Obecnie budowany jest nowy tor o długości 1200 metrów. Poza zjeżdżaniem na nartach można w środku spędzić czas na sankach, spotkać pingwiny, czy też stoczyć się po zboczu w tak zwanej kuli śnieżnej. Halinka, jak pierwsze wrażenia? Pięknie, ale śnieg tak. trudny śnieg. Said Afra Ali Kazmi. Sama Afra Ali Kazmi. Please proceed. Jakieś pierwsze wrażenia, proszę bardzo. Super.